Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Mamy super pogodę, piękne światło. Ja wyjechałem dzisiaj na rowerze, żeby przećwiczyć jedną rzecz. Myślę, że ona będzie bardzo fajna, a mianowicie, żeby pokazać Wam, w jaki sposób najlepiej nagrać siebie podczas aktywności wakacyjnych. To mogą być takie aktywności jak nawet marsz, czy bieg, czy jazda na rowerze, czy może płynięcie łódką. Jedziemy z koksem, let's go! Zastosujemy focus track. Pierwsza opcja jest taka, że zaznaczamy siebie, wybieramy point of interest, go, mamy to, zaczynamy nagrywać i to jest wszystko. Dron sobie teraz bardzo ładnie chodzi po orbicie, mija nas, czy krąży wokół nas. My się przemieszczamy i to jest wszystko na temat. To jest Mini 4 Pro, czyli ma boczne czujniki też. Jak widać, on fantastycznie nas nagrywa, tylko w tym przypadku, kiedy Tomek ruszał, on miał dookoła siebie też drzewa, tak? Więc to może być kłopotliwe. Ja spróbuję teraz troszeczkę się przenieść na drugą stronę i bardzo wolno krążyć, slow, tak jak teraz. Ale widać, że to jest jedna z ciekawszych opcji, jeżeli chodzi o POI, bo możemy dzięki temu faktycznie całą naszą ścieżkę i cały nasz postęp nagrać. To, co on zrobił w tym momencie, jeżeli przerwę nagranie, on sobie wybrał quickshoty, tak? I wybrał sobie takie quickshoty jak na przykład Silco, czyli krążenie, świetnie. I mamy obiekt i wszystko gra, oprócz tego, że jeżeli zrobił start i ruszył, zobaczcie, co się dzieje. Miał nagraną go siebie, to się okazuje, że przy quickshotach nie był w stanie utrzymać siebie w kadr i w pewnym momencie mu obiekt też przeszedł na lokację. Mamy quickshot z Silco, tak? Zaznaczmy obiekt. Powiedzmy, że w drugą stronę krążenie, start i widzimy, co się dzieje. Momentalnie wyjechałem z kadru i obiekt zmienia się ze mnie na miejsce, tak, na lokację. No jest to całkowita porażka. My nigdy nie osiągniemy dobrych ujęć, jeżeli nie będziemy stosowali focus track w tym przypadku, bo jesteśmy sami. Czyli przed chwilą było POI, a teraz Wam pokażę, jak działa active track w przypadku miniacza czwórki. Przejście na wideo. Zaznaczam siebie, Active Track, jako manual spróbujemy. I w tym momencie możemy sobie sami wyznaczyć, z której perspektywy dron będzie nas pokazywał. I ciach, jedziemy. I to jest super sprawa. W tym momencie masz naprawdę fajne ujęcia, tylko trzeba uważać na drzewa jedynie i na linię. Jeżeli chodzi o wodę, to głównie tam były drzewa w tym miejscu, ale możesz tak kapitalne efekty uzyskać. Jak zobaczycie za moment, dron właśnie swoją pozycję, którą mu założyłem, ma przyjąć, czyli śledzić nas od przodu ze słońcem, tak? Od strony słońca. I to jest bardzo fajna opcja. Teraz jest dokładnie w miejscu, które bym wybrał. Dodatkowo można mu zdefiniować jeszcze bliższy lub dalszy promień w tym przypadku, tak? Czyli jeżeli tu mamy taki promień, to można też przejść bliżej. I on nas będzie śledził w tym momencie z bardzo bliska, robiąc naprawdę super ujęcia. I to jest fajna rzecz. To trzeba wykorzystać jako focus track. Natomiast spotlight jest do wykorzystania troszeczkę w innej rzeczywistości, kiedy potrzebujemy chociaż jedną rękę, tak? Bo możemy dynamicznie sterować przy spotlight kontrolerem, na przykład jadąc jako pasażer samochodem albo siedząc w łódce. A druga rzecz to możemy używać spotlight tylko jako światła scenicznego. Natomiast to wymaga też odpowiednich przypadków, bo nie zawsze nam to się uda. Dobra, odjedziemy sobie troszeczkę wyżej. Spróbujemy teraz, może żeby śledził mnie troszkę z tej strony, tak jak teraz. Ok. Się lekko przesunę. I to są najfajniejsze kadry, jakie można osiągnąć z wakacji. Spróbujemy jeszcze troszkę bliżej, tak jak teraz.
I to wygląda naprawdę super. Miniarz sobie świetnie daje radę przy takim śledzeniu. I teraz mam pytanie w takim razie następujące do Was. Jak wykorzystać quick shots w tego typu przypadku? A mianowicie można wykorzystać podczas postoju. Spróbujmy na 40-50 metrów odjechać przy quick shotach droni. I to jest też jak najbardziej możliwe. Tylko trzeba mu dać chwilę, żeby nie wyjechać mu od razu z kadru. On zaczyna ruszać. Raz, dwa, trzy. I w tym momencie ja sobie mogę bardzo spokojnie też odjechać, bo dron się oddala i ja znajdę się w kadrze. Tylko trzeba dostosować tempo. Widać, że jestem malutki, więc z tego typu quick shot on nie będzie jakiś super. No to spróbujmy wykorzystać może bumerang tutaj, bo on jest szybki, prosty i to jest całkiem fajny quick shot. Zaznaczam siebie, start. I jedziemy z koksem. Po pokazach lotniczych wczorajszych mam skrzywienie, ale faktycznie leci helikopter i to dosyć nisko. Jest? Mamy go? I pięknie schodzi nam do bumerang. Ale widać, że jestem nieruchomy, tak? Bo gdybym zaczął się ruszać, no to faktycznie byłoby z tym troszkę słabiej. Następny quick shot, który możemy sobie zrobić jako szybką formę, to jest silko. Go, start. Krąży wokół mnie. Co do quick shotów, niestety tutaj jest jeszcze jedna zagwozdka i to jest też ważne, a mianowicie one nagrywają w 4K w 30 klatkach na sekundę i nie sposób tego zmienić. Zaraz Wam pokażę. To jest lipa jak jasny gwint, dlatego że my jesteśmy w obszarze PAL i nagrywamy zwykle w 25 lub 50. Natomiast tutaj, w tym przypadku, mamy faktycznie do dyspozycji niewiele. Wchodzimy do kamery. To nie jest przy tych ustawieniach, tylko tutaj i widać, że jest 4K w 30 lub 60 klatkach na sekundę. Tutaj jako bonus chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Przejdziemy w tryb wideo. Zaznaczę siebie i mamy tutaj spotlight, tylko i wyłącznie, tak? Kiedy wykorzystać, jeżeli chcemy ujęcie takie, że przejeżdżamy przez kadr, prawda? Czyli ciach, dron wisi w powietrzu, bez ruchu w ogóle, my nie ingerujemy aparaturą w ogóle, przejeżdżamy sobie przez kadr i dron nas śledzi kamerą, ale bez przemieszczania. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał i ten przykład był pomocny dla Was, dlatego że faktycznie, jeżeli człowiek rzadko lata mniej, to nie ma wyczucia, który tryb inteligentny wybrać. Trzeba oczywiście uważać przy trybach inteligentnych na przykład drzewa, czy na inne przeszkody, czy na linie wysokiego napięcia albo przyłącza teletechniczne. I o to chodzi, ale mniej więcej zarysowałem, jakie są możliwości i na pewno dla aktywności, które nagrywamy w ruchu podczas samodzielnych wycieczek, wybrałbym Focus Track, czyli albo Spotlight, czy Active Track, albo Point of Interest. To jest tyle. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z dronem, zapraszam Cię bardzo serdecznie do skorzystania z mojego bezpłatnego, darmowego treningu online Pierwsze Kroki z Dronem. Tam dowiesz się tych podstaw, czyli jak określić swoją ścieżkę rozwoju, jaki model wybrać, jaką wizję określić, żeby dron nie wylądował po 3 miesiącach w pudełku, czy na półce, czy w szufladzie. To jest zabawka droga i warto wykorzystać jego możliwości pełne. Mam też oczywiście treningi online dotyczące każdego z tych modeli dronów, gdzie od pudełka aż po projekty kreatywne, czyli całą ścieżkę przechodzę od rozpakowania po funkcjonalność, możliwości, opis takich funkcji jak dzisiaj, tylko w sposób bardziej rozszerzony, aż po projekty kreatywne pokazuję, jak wykorzystać dany model. Zapraszam Was również bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego, powodzenia i trzymam kciuki za fantastyczną drugą część tego sezonu i wakacji. Pozdrowienia, do zobaczenia wkrótce. Cześć!